Nico, what's this I hear about you running with Patrick McCreary now these days? He's got work and he's a good guy. You're not planning on taking him down, are you? Lay off him, for me. I'm not planning on taking him down. He's my damn brother, you idiot. Packy McCreary, Francis McCreary. It's all starting to make sense. I knew Irish families were big, but I didn't expect to run into brothers in a place the size of Liberty City. Yeah, just thank the Lord you ran into Packy and not my other brothers. Packy's just a hood, but Gerald is into some serious shit. And Derek, he's the worst. If that asshole ever comes back from Ireland, I can't be held responsible for what I do. My brothers ain't no good, Nico. Trust me on that. You know what? Me and Packy get along. Maybe if doing what you do is good, then I want to be no good instead. I should meet the other McCreary's. Be careful what you wish for. Okej, okay, hej, cześć, witajcie, jestem Maksia, to jest kolejny odcinek GTA 4. Teraz właśnie przyjechałem sobie po kamizelkę, podczas gdy zadzwonił do mnie Francis i postanowiłem przypuścić nagrywanie. Amunicję mamy, tak więc od razu się wybieramy. Tu w ogóle bobcata ostatnim czasem sobie podpieprzyłem i powiem wam, że tym bobcatem całkiem fajnie się jeździ. To jest ten, z którym wracaliśmy ostatnio z Romanem. I w ogóle odkryłem kolejne fajne radio. San Juan Sound. Tak, słuchajcie, tutaj są na przykład Sexy Movimento, czyli jedna z moich ulubionych piosenek. I parę fajnych innych leciało. Tak więc myślę, że czasami będziemy sobie San Juan też włączać, odpalać. Bo czemu by nie? Aha, w tej chwili nie wiem, gdzie jechać w ogóle. Chciałem się udać... What? A co ja robię w tym mieście w ogóle? To mi gra kazała tak jechać, tak? What? What? Dobra, mniejsza. To jedziemy do Pakiego ponownie. Sprawy się komplikują cały czas. Nie wiadomo, co z tego wszystkiego wyniknie. My poznaliśmy już dwóch McCreary, tak więc no. Może poznamy całą ich rodzinę. No kto wie, wszystko jest przed nami. Mamy ogólnie na razie misję u Pakiego. U Elizabety już chyba skończyliśmy, tak mi się zdaje, w ostatnim odcinku, bo na razie nic tam nie wyje, nie dzwoniła. Mamy u Francisa oczywiście i u tego chyba w biurze, tak, w tym rządzie całym. No tak więc myślę, że dzisiaj w rządzie jeszcze jedną misję zrobimy, bo chcę tego durnia skończyć tak naprawdę. Nie lubię u niego robić misji, taki zawzięty chuj, że wam mówię. Dobra, teraz będziemy u Pakiego. W sumie, czemu ja tutaj skręciłem, no? Mogłem od razu jechać tu. No, zobaczymy, jak to będzie. Psorki musiałem. Roman, odbierzmy. O, słuchajcie tej cutscenki. Dokładnie. Jeszcze niedawno Roman miałeś takie długi, że ściga cię rosyjska mafia. To jest jeden z najlepszych cytatów, które podczas także oglądania Utivolta mnie po prostu rozjebały. Dobra, idziemy do McCreary'ego i zobaczymy Patryka, oczywiście zobaczymy, co tu dla nas ma. I oglądajcie też tą cutscenkę, pod koniec będzie zajebistość. I pray after the amount of practice you've had, you'd know the difference. Sure, I know the difference. One leaves you feeling sad and empty and alone, and the other's casual sex. Then I'm quite sure you and Mr. Nico here will have fun in your play date. Hey! Coming, Ma! You boys play nice now. For sure! Hey! Okay! Oh, we're gonna play real nice. They're clean as a fucking whistle. One previous owner. Yeah. Safely driven, ready for action. We got an opportunity, my boy. Yep, fortune favors the brave. Gotta make hay while the sun shines. So is you down, boy? Or is you out? Down for what? Down for robbing a thief. Robin Hood. Exactly, Robin fucking Hood. Who are you going to rob? The fucking mafia, boy. Yeah.
Is the money good? What's the risk? Well, the risk is we all die a very slow and painful death. And the money is good, very good indeed. So you in, big guy? Or we're gonna have to kill you? Well, since you put it that way, I'm in. Right. Good. All right. Let's go. Let's do this. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ktoś oglądał moje momenty T-Volta z GTA 4, to było z tym, jak był ubrany Niko w karniaku, a oni takie szmaty. Dobra, obóz czteroosobowy. Ten jeep jest zajebisty, znaczy ten jeep, kurwa. Dobra, jedź sobie, policjo, jedź. Tu mamy jakąś furę, ale ja chcę jakąś lansiarską, no ba, na bobkacie niestety nie wsiądą. Chyba, że na pakę pójdą, co? No właśnie. Nie ma chuja. Tu też jest bobka dwuosobowy. Tam jest też dwu... Czy ten niebieski jest... Kurwa, tamten... O! Tego szukałem. O, poszedł sobie to dobrze. A ten jest też czteroosobowy, ten czarny lansiarski. Kurde, ale biały też lansże mafia. Cholera, jak to zakręco, kurwa. Sortownia śmieci. No dobra, mafijny, biały, wielki samochód jest. Tak więc można się bawić. Nie martwię się, nie mam wyłącznego mikrofonu, tylko czytam cały czas tą cutscenkę, what? Czytam rozmówkę, a już się skończyła. Okej, za dużo nie zrozumiałem, gdyż iż no niestety, skupianie się pochłania więcej mojej mocy mózgowej, do mózgnej, o Jezu, to już źle wygląda, wam powiem. Ulala. Leica Pro. Takie wkradanie się to ja lubię. O, już widać czopków.
Fuck. Okej, ale już będziemy strzelać ze SMG w dzisiejszej misji niestety. Czemu nie chcę wybuchać? Idziemy po force. Takie jazdy to ja lubię, bo sam nie jestem w końcu, kurwa. Apteczka, ale to nie dla mnie. Co? Co robimy? Aha! Dobra, ja sobie pójdę tędy. Aha, jakieś ślizgi, kurwa. O kurwa! Co to do mnie, kurwa, strzela? Się zdziwiłem, no nie mówię. No co? To jest mój. Tu jest chuj. No ja jebiks. Mój się wyjebał. Na plechy. Tylko nie, proszę, żeby nie gubić policji po tym wszystkim. Jak ja nienawidzę tej policji, to ja. Idą tu? Aha, to oni nas oni nas tam kryją, a my spieprzamy, tak? No to płyniemy! Ale cienka fryta, co ty mnie wydupić chcesz? A czemu on wrócił? Nie wiem. Gdzie on jest? O, on tu płynie. Ten już tam w ogóle ręce miał wyjęte, jak był w tej wodzie. No. No gra mnie teraz uczy, jak się steruje łodzią, no serio. Sprintem, patrzcie jakie hople. Ile dostaniemy? 10 patoli? Tak bym obstawiał. 8, no to nie jest źle. Zapiszemy grę. No i zajebundo, dobra.
Zobaczymy, gdzie nas w ogóle wysadziło. Może znajdziemy gdzieś tu. O, może po drodze jest sklep? Nihuhu. O, a nie ty. Dobra, to jedziemy do urzędu od razu. Nie jedziemy. O, jak mi miło. O nie, czekaj, stop. Nie, na motocyklu się zabiję. To jest super ekstra szybkie auto. Moje oczywiście. Wypieprzaj. Wypad. Nie jedzie policja na to. O! Nice. Dobra, czy mamy dwie osoby, które mogą nam dostarczyć tutaj przejazdu? No to zjeżdżamy stąd. No i zajebundę. Szybkie auto, nic więcej nie potrzebuje. Teraz jedziemy na misję do pieprzonego zarządcy kraju. Nie no, policji, FBI, NIPD i wszystko, co jest związane z policją. O! Ten ma pasek na się. No ja chciałem takiego. O, limuzyny wszędzie. Paki, co tam? Numer do Kate. A czy my chcemy? Znowu się okaże, pewnie nie no. Już ta pewnie nie, ale wybaczcie, muszę to kurwo. Tak, w końcu. Drugi skok pomyślnie wykonany, taki jak chciałem. O, maska mi się zamknęła. Jeszcze jak wyląduje, to się chyba zaczyna. No nie. Nie wierzę. Taki lans. San Juan, poproszę. Ale mi klatki tu spadają, wybaczcie. Ale za dużo jest chyba tutaj elementów w jednym. 30 klatek mam, wybaczcie. Wow! O, spadł pod most, jak mi przykro. Wybaczcie, że tu mam taki spadek klatek. Co to kurwa było? Jakiś bezdomny leżał? No i od razu 50, dobra. Nie, niech zostanie, tylko ktoś mi SA znowu wysłał. O, a to paki znowu, tak? Nieźle pojechałem oczywiście. Cholera. Trzy rzeczy naraz rób w samochodzie, no. Dobra, no to jedziemy do zarządcy. Hihi. Co znowu? Znowu jakiś nieznany. No, kolejny zleceniodawca, no nie. Dobra, wbijamy się. Come in. You're late, and please calm down out there. Excuse me? I didn't give you a free pass to act like an asshole. You're bringing a lot of heat. Hang out with bad people, doing bad things, making idiot moves. I'm an idiot. I move. True, but the last thing I need is you getting caught. Why? Because I lead them to you in some plea bargain thing? To me? Who am I? There's 100 guys in this building alone who fit my description. Middle-aged men, paunchy, glasses. You bring them here? What's this, empty office leased to a man who died in the last days of Vietnam? Ooh. Call me up. Huh. My number never existed. No, I'm not too worried about that. I mean, I think you'll end up on a flight deck, but that's your business. Then what? Because you're good. Because I need you to keep being good. And you're getting distracted. Oh. Funny. Yeah, good. I need someone neutralized. Guy is moving a lot of money for terrorists.
Whatever. It doesn't really matter. The guy's gotta go. But I need to know his movements first. How? I've got something that's going to help you. Head over to Albany Avenue in Lansing and give me a call. Go! Can I get paid for this? Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? For me? Michelle? Karen? We gave her her life back. We didn't play too rough. We gave her some money. She still works for us. What about me? We'll discuss that later. Kurwa. Ja znowu nie idzie po myśli Niko. Niestety. Ponieważ najpierw ile dostaniemy za misję, musimy wiedzieć, a później dopiero chcemy wiedzieć resztę, czyli szczegóły misji. Dobra, no jakieś ludzie dzwonią, nie wiem co to. Czyż ja latać nie umiem? I to co, pierwszy raz będziemy lecieć? Już widzę, jak będę leciał. Szkoda, że... Nie no, save'a mam. Na pewno się rozbiję, nie śmiejcie się. Żeby to jeszcze raz jednym helikopterem. Zrobię czary, że jednym helikopterem rozbiję się dwa razy. Ty, ja tu skręcam, taksi. Szybciej albo wolniej. Co, jeszcze będzie może filmik, tak? O, boś. No, to będzie zarypista misja. No, to będzie bardzo trudna misja. No i już go gubię. Ja pierdolę. No jebane auta podjeżdżają pod opony. No, zaraz coś zniszczę, no. Jeszcze muszę pod prąd jechać, nie? Ja jebiks. Gdzie pojechał? Nie wiem. Sup. Życzę mi powodzenia z dymiącym się autem. No i oponami, które są wygięte w drugą stronę i auto mi samo skręca. Fajnie, nie? I ledwo mogę skręcać. No i po chuju. Nie. Dobra, jedzie samochód. Wykorzystałem buga teraz, żeby zadzwonić do kogoś, się nam samochód dalej rusza. Jak coś uderzę znowu, to już jest po zametanu. Dobra, o, jedziemy. Samo mi auto skręca z siebie. Nie dogonię go, no. Przecież ja się dymię, samochód co chwilę się psuje. Muszę wyciągać telefon i dzwonić do kogoś, żeby jechać dalej. Lol, jeszcze, jak ja jeszcze, nie wiem. Ja już zaraz wybuchnę, wam powiem. I lagi mam, sorry za to. Jak to zrobię, to po prostu... Gdzie on jest? Tam. Już myślałem, że go straciłem. Ląduje? Wysiądź już z tego. Czy w moim samochodzie się włączył alarm? Kurde, trochę typów jest.
No jaki typ? Gdzie oni są? Żeby mi helikopterem nie odlecieli. Ło! Dobra, SMG i lecimy. No dosłownie lecimy, no. Chyba się rozpieprzemy dosłownie. Ja jebiks. Jeszcze mi powiedzcie, że sterowanie będzie na klawiszach, gdzie mam poustawiane wszystkie guziki do nagrywania, czyli na numerycznym, to się chyba płatne. O! Dzień dobry. Czego pan tutaj? A fajnie, że mnie chociaż policja nie goni pierwszy raz, nie? O Boże. O, czekajcie, to ja może się przygotuję psychicznie i zobaczę w sterowaniu najpierw, może czym się w ogóle kieruję. Pieszo, pojazd mnie też, helikopter. wsad? No nie. 8, czyli strzałkowany. Ja mam chyba cholera, no coś powyłączam w programie, więc jak przerwie się ten odcinek, to przepraszam. To w kolejnym będzie już po tej misji, bo... Telefon? What? No dobra, próbujemy, Jezu, no. Zabiję się, ja to wiem, ale no co, no trzeba... Nie, ja w ogóle kurwa nie latałem. No nie. O, super. Teraz będzie mało klatek, aczkolwiek jest 40-50. Roman! Nie, ja nie odbieram. Ciekawe jak do lądowania podejdę, co? Opuszczę trochę lot. Bo nie wiem gdzie będę miał lądować. A tu już widzę, że już jest końcówka. Tu gdzieś zaraz będzie. O! O, tam jest lotnisko, proszę, żeby na lotnisku, bo jest dużo miejsca, nie jakieś na ulicy w środku miasta, nie. Nie no, klasa, dobra, powinno mi się udać. Chyba się nie rozdupię. Ale to tylko, mam nadzieję. Już mam problem. Policja na dole. Koło ładowni? Tutaj styknie? O! O! Udało się! Jeszcze wszystkie szyby pierdyknęły na samym końcu. Aha, mnie teraz policja zastrzeli. O! Nie, to też jest policja. What? To może oni byli? What the fuck? O co tu kaman? Przynajmniej jakiś wóz jest, żeby stąd wyjechać, ale pobawimy się tu już w kolejnym odcinku. Powyskakujemy sobie, zniszczymy ten pojazd. Jeszcze odsłucham tylko rozmowy i klasy. O, czyżby będą jakieś ładownice, coś tam typu, kurde. O, jaki samolot, tego nigdy nie widziałem. Samolot startuje. Może będą tam jakieś rakietki, czy coś, wyrzutnie rakiet doczepia. No, kto wie, dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć, papa.